pierwsza tablica, na której będziemy mieli aż 4 zdobywców nagrody Grammy. To jest niewątpliwie no, po raz pierwszy takie wydarzenie, nie tylko jeśli chodzi o bluesowe suwałki, ale myślę, że nie ma innej takiej tablicy poświęconej wykonawcom światowym w Polsce, na której byłoby aż 4 zdobywców nagrody Grammy. I tradycyjnie wieczorem koncert otwarcia, ale przed koncertem otwarcia chcielibyśmy zaproponować taką małą uroczystość, wernisaż wystawy. Będzie to wystawa pod nazwą Obrazki z podróży, miejsca i ludzie, autorstwa pani Danuty Matysik. I od godziny 20:30 zaczynamy koncert otwarcia. Zaczynamy w czwartek, 5 lipca. To jest tradycja już w tej chwili 4-letnia. Koncertem otwarcia, który jest transmitowany w formie live bezpośrednio do programu Trzeciego Polskiego Radia, do mojej audycji Pierwszy Odcień Bluesa. W tym roku zdecydowaliśmy zaprosić Sebastiana Riddla z zespołem Cree, który już kilka lat temu przygotował duży swój program bluesowo-rockowy, rozpisany na skład symfoniczny. Ten program miał już premierę kilka lat temu, ale tym razem został przystosowany do składu Wielkiej Orkiestry Kameralnej, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi pan Krzysztof Kazakiewicz. No i będzie miał ten program charakter w pewnym sensie premierowy, ponieważ w takim kształcie 55-minutowym zespół Cree jeszcze tego repertuaru nie prezentował. Przed zespołem Cree będziemy mieli krótki recital duetu o nazwie Smooth Gentleman. To jest dwóch znakomitych polskich wykonawców, Maciej Sobczak, gitarzysta i wokalista, Bartek Szopiński, klawiszowiec. Równolegle z ich występem ukaże się ich pierwsza płyta. To jest repertuar oparty i na własnych kompozycjach obu panów, a także na standardach bluesowych. Jeśli chodzi o Sebastiana Riddla i Cree, to będzie, na ile się orientuję, pierwszy występ tej formacji w Suwałkach, także też to podkreślam premierowość tego wydarzenia. I teraz przenosimy się już na otwarte powietrze, czyli na duże sceny w parku i przy ratuszu. Rozpoczynamy w piątek na scenie w parku. Lithuanian Blues Orchestra to jest reprezentacja bluesowa naszych sąsiadów. Znamy doskonale, my mówię o naszym środowisku, przywódców tego bluesowego stada, czyli Aleksandra Belkina i Virgisa Jutasa, którzy już parokrotnie występowali i na Suwałki Blues Festival, a także na innych polskich i europejskich festiwalach bluesowych. Tym razem, na ile się orientuję, to ma być specjalnie na Suwałki Blues Festival tak, przygotowany takiego, program. Jest, tak, większy skład. Na większy skład. Kolejna pozycja to mogę już powiedzieć, że swojego rodzaju gwiazda. Gwiazda polskiego elektrycznego bluesa. Już 2 lata temu, kiedy po raz pierwszy wystąpili na Suwałki Blues Festival, słyszałem głosy spośród publiczności się wywodzące, że to jest taki wykonawca, który świetnie pociąga za sobą widzów i angażuje publiczność, i wtedy już padały propozycje, żeby zaprosić ich na dużą scenę. Potwierdzili to swoimi występami w ubiegłym roku, no i tym razem zdecydowaliśmy jako Rada Artystyczna, żeby
Makar ze swoimi Children of the Corn wystąpili na otwarcie festiwalu. Nuno Mindelis. No, premierowa sytuacja taka, że to będzie pierwszy wykonawca z kontynentu Ameryki Południowej, który będzie gościł na Suwałki Blues Festival. Jedyny koncert w Europie, jedyny w Polsce. Jedyny, tak? O, to tak. Nawet tego nie wiedziałem. Specjalnie przyjeżdżał. I tutaj zdaje się nawet jakoś władze kulturalne Brazylii się w to zaangażowały. Dzięki współfinansowaniu ministra kultury Brazylii Nuno Mindelis będzie mógł pokonać tę niesłychaną odległość samolotem i do nas dolecieć. Artysta, który współpracował nie tylko z lokalnymi brazylijskimi artystami, ale także na przykład nagrał płytę, która okładkę Państwo widzą, ze znakomitym amerykańskim bluesmanem Duke'em Robillardem, która znalazła się i był to pierwszy przypadek, jeśli chodzi o brazylijskiego artystę, na liście przebojów Billboardu, w liście albumów bluesowych. Kolejna bardzo atrakcyjnie zapowiadająca się i zupełnie premierowa w Polsce, a zarazem i w Europie orkiestra to zespół Southern Avenue z Memphis w Stanach Zjednoczonych. Bardzo z dużym szacunkiem odnoszą się do bluesowej tradycji, a także soulowej, i to jest połączone z niesłychanym dynamizmem estradowym, zwłaszcza wokalistki, która jest, no, stanowi o atrakcji takiej medialnej tego zespołu. Kolejna pozycja to nasi przyjaciele z Danii. Tutaj rekomendacja pełna ze strony Bogdana, który widział i może ocenić jakość tego przedsięwzięcia. Jak Państwo widzą, sporo ludzi na scenie, bardzo solidne brzmienie i pan Thornbjörn, jeżeli dobrze wymawiam, bo w duńskim jestem wyjątkowo słaby, dysponuje świetnie. Proszę Państwa, no i teraz się zatrzymam chwilę dłużej. Dlaczego dopiero dzisiaj spotykamy się i dlaczego możemy dzisiaj mówić o pełnym programie festiwalu? Otóż naszym wspólnym marzeniem z Bogdanem było sprowadzenie na tegoroczny festiwal znakomitego wokalisty i gitarzystę z zespołem Kennego Wayne'a Sheffarda. Niestety w momencie, kiedy już nasze negocjacje były zaawansowane, okazało się, że odwołał trasę europejską i po prostu nie przyjedzie. Się bardzo przyzwoicie i postanowił zaproponować nam zastępstwo, jak się wydaje, bardzo godne. Supersonic Blues Machine to w założeniu trio składające się ze śpiewającego gitarzysty, basisty i perkusisty, ale ma to do siebie, że otacza się dodatkowymi muzykami, którzy niewątpliwie swoim ciężarem gatunkowym są bardziej znaczący i bardziej tacy atrakcyjni dla środowiska bluesowego i nie tylko. Na Suwałki Blues Festival Supersonic Blues Machine zostają wzmocnieni przez Billego Gibbonsa, czyli frontmana, gitarzystę i założyciela grupy ZZ Top. Dodatkowo na okoliczność tego turnieju europejskiego Supersonic Blues Machine zaangażowali także znakomitego młodego brytyjskiego gitarzystę, to jest Chris Barras, właśnie w tej chwili na obrazku. Ja słyszałem jego występ z jego własnym zespołem na ubiegłorocznym festiwalu Rava Blues. Fantastyczny młody człowiek, który no, potrafi tak zgrabnie pomieszać żywiołowego rock'n'rolla, a nawet takie może parametalowe granie z bluesem, że myślę, że tutaj w gronie znakomitych amerykańskich muzyków, a zwłaszcza Billego Gibbonsa, może to zabrzmieć jeszcze bardziej
atrakcyjnie i to właśnie specjalna atrakcja Suwałki Blues Festival, którą możemy zdradzić dopiero dzisiaj, ponieważ dopiero w zeszłym tygodniu skończyły się ostateczne negocjacje. Chcieliśmy już o tym powiedzieć w trakcie naszego marcowego spotkania, gdzie wydawało się, że to już wszystko jest pozapinane, no ale artyści stwierdzili, że dopóki pan prezydent łaskawie nie zwolni pieniędzy i nie wpłaci na konto i one nie dojdą, no to nie wolno. Pieniądze już zapłacone, doszły, 100% pewności Supersonic Blues Machine z Billym Gibbonsem na Suwałki Blues Festival. Kolejna wielka postać tegorocznego Suwałki Blues Festival to Eric Burdon z grupą The Animals. Oczywiście to nie będą ci animalsi, którzy są tutaj na obrazku. To jest obrazek sprzed 50 lat z singla jednego z najsłynniejszych chyba i najbardziej pomnikowych utworów w historii muzyki rockowej i bluesowej, czyli House of the Rising Sun. On przyjeżdża z zespołem, który nazywa się The Animals, ale to będzie czterech młodych amerykańskich, kalifornijskich muzyków, których wychował sobie, bo od bardzo długiego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych. W momencie, kiedy już prawie podpisywaliśmy umowę, nagle jego żona, która jest jego agentką, zamilkła, co powodowało nasze lekkie skonfundowanie, ale okazało się, że spalił im się dom w Kalifornii, więc siłą rzeczy to musiało wstrzymać wszelkie działania, ale szczęśliwie powróciła pani Marianna Burdon do rzeczywistości razem i Eric Burdon z zespołem The Animals na wielkiej scenie przy ratuszu w Suwałkach wystąpi. Jeszcze nie mogę się powstrzymać od tego, żeby państwu anegdoty nie opowiedzieć. To jest Eric Burdon też na owym festiwalu Legend Rocka w Charlotte, o którym już wspominałem. Zresztą przez szefa tego festiwalu sprowadzamy Burdona do Suwałk. On jest agnostyk, mówię o Burdonie. Nie uznaje władzy najwyższego, uważa, że świat należy do ludzi żywych tylko wtedy, kiedy oni sami o tym stanowią. Dał się namówić na udział w mszy świętej śpiewanej w nowo otwartej małej kapliczce, która została zbudowana w Dolinie Charlotte. Wytrzymał mężnie, jak państwo widzą, nawet przy podniesieniu klękał. To trwało 1,5 godziny. Ksiądz proboszcz cały się trząsł z nerwów, czy podoła temu zadaniu, bo wiedział, że wielki artysta jest wśród wiernych. Kiedy wyjeżdżaliśmy już do hotelu, zapytałem pana Eryka, co sądzi o tym, czego był świadkiem. Odpowiedział, że wydaje mu się, że proboszcz trochę fałszował. Eric Burdon and the Animals na Suwałki Blues Festival, panie i panowie. Tego nie spodziewaliśmy się, że do tego się uda doprowadzić. Mavis Staples. To hasło, muszę powiedzieć, pewnie niespecjalnie wiele mówiące przeciętnym słuchaczom radia w Polsce i w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych to jest postać wielka, postać zupełnie niesłychana, uważana w tej chwili za najwybitniejszą wokalistkę w stylistyce, którą oni nazywają Americana, a to jest takie połączenie wszystkich amerykańskich źródeł muzyki, czyli bluesa, soulu, folku i jazzu. I Mavis Staples jest uważana za artystkę numer jeden w tym właśnie gatunku. Doceniają to także inni artyści. Swego czasu, a było to prawie 50 lat temu, Mavis Staples urzekła swoją sztuką i urodą
tego oto młodego człowieka z papierosem, czyli Boba Dylana, który się oświadczył wręcz. No ale odesłała go z kwitkiem, co nie przeszkodziło temu, że po latach znowu ci artyści bardzo się zaprzyjaźnili. I ostatnie 18 miesięcy to były dwie wielkie trasy Boba Dylana z Mavis Staples jako artystką towarzyszącą, czyli przyjaźń muzyczna powróciła, a oni się wzajemnie wspomagają swoim wielkim statusem hipergwiazd amerykańskiej muzyki. I tą metodą zbliżyliśmy się do ostatniego dnia festiwalu, czyli do niedzieli. I tutaj chciałbym oddać głos Bogdanowi, który opowie o tym, co w niedzielę wydarzy się na wielkiej scenie przy ratuszu. Rozpoczynamy kwalifikacją do Polish Blues Challenge 2019. Jest to konkurs zespołów, który wprowadzimy w współpracy z European Blues Union. I w ramach tych kwalifikacji wystąpią zespoły Smooth Gentleman, Bartek Miarka Band, Two Timer, Wajdaki i Magar and Children of the Corn. I zespół powalczy o kwalifikacje do udziału w European Blues Challenge 2019, które odbędą się w Danii. W Danii, tak. Również zespół powalczy o nagrodę Grand Prix, statuetkę Bluesmana i nagrodę pieniężną przyznaną przez pana prezydenta Suwałk w kwocie 10 tysięcy złotych. Także jest naprawdę o co powalczyć. Wśród jury będą znani dziennikarze i organizatorzy. Później po kwalifikacjach Polish Blues Challenge wystąpi argentyńska gitarzystka Vanessa Harbeck z zespołem pod wodzą gitarzysty basowego Łukasza Gorczycy. Są to znani muzycy z Warszawy i nie tylko. I po tym koncercie wystąpi w niedzielę ostatnia gwiazda, pan Tomasz Organek, czyli Organek z gośćmi. Do końca jeszcze nie wiemy, jacy to będą goście. Miejmy nadzieję, że będą to osoby znane i jest to specjalne. Z tego co wiem, rozmawiałem i z menadżerem i z Tomkiem, że bardzo się przygotowują do tego koncertu. Wiem, że Tomek chciałby ten koncert też zadedykować swojemu ojcu, bo taką historię opowiedział, że tutaj w Suwałkach, kiedy uczył się, dostał od niego trzy kasety. Były to kasety z muzyką Tadeusza Nalepy, Beatlesów i Jimi Hendrixa, także myślę, że jest to dla niego też, będzie to ciekawe doświadczenie, ciekawy koncert i naprawdę jest bardzo w to zaangażowany. Tak wielka rzesza ludzi, których widzimy między dwiema scenami w parku w centrum Suwałk w trakcie festiwalu, to jest naprawdę zjawisko nigdzie indziej niespotykane spośród tych miejsc, które znam.